coś mi to dzisiaj nie pozwoliło tworzyć spotkania. Co jest? Będziemy rozmawiać o... Halo, halo, chyba udało się. Kochani, otwieram spotkanie. Trzecia próba, nie wiem dlaczego. Dzisiaj o toksycznym wstydzie. Może to próba dla mojego wstydu. Czy ja się otworzę na Was, czy nie? Albo Wy na mnie? Dzisiejsza Narcyzolandia będzie dotknięciem takiego trudnego tematu, jakim jest toksyczny wstyd. Porozmawiamy sobie troszeczkę, czym jest wstyd jako emocja. Okej? Kochani, dajcie mi znać, czy jest dobry odbiór, bo ja wyskoczyłam z telefonu na komputer, czego na ogół nie robię, a dzisiaj mnie tam w ogóle w telefonie nie chciało widzieć. Coś mi tam gada o złym przesyle internetu. Dajcie mi tylko znać, czy jest w porządku. I tak, kochani, zapraszam Was na bieżąco, bo wstęp będzie dość krótki. Ja nie będę Cię roztaczała wykładu, ale bardzo Was zapraszam do pytań na temat toksycznego wstydu. Żebyśmy w tej Narcyzolandii próbowali sobie zrozumieć wstyd, gdzie jest zdrowy wstyd, a gdzie już toksyczny. I czy my wszyscy po trosze mamy wstydu w sobie, ale jeszcze nie mamy miana nakładania na toksyczny wstyd obrony narcystycznej, a czym w istocie jest narcyzm, gdy zobaczymy go tej perspektywy, że narcyzm jest taką tarczą antywstydową, że jest obroną na wstyd. Taką, jak to sobie napisałam? Obroną przeciw wstydowi. Obrona przeciw wstydowi. Ubranko dla wstydu. Narcyzm miałby być takim ubrankiem, żeby przykryć wstyd. Ja bym prosiła, żebyście do mnie napisali jakikolwiek komentarz, najlepiej na temat toksycznego wstydu, bo na komputerze tu nie wymiatam, jeśli chodzi o audycję na żywo i trochę czuję, jakbym gadała do siebie, a widzę, że widzowie są. Więc kochani, ja podzieliłam sobie dzisiejsze spotkanie na takie bloki, żeby był porządek. Piszcie cały czas, jakie macie pytania a propos toksycznego wstydu, czy odnośnie narcyzów całego spektrum, czy odnośnie przeciętnie zranionych ludzi, którzy mają do czynienia gdzieś ze wstydem. Ok? I tak, troszkę powiem takie ABC na temat wstydu. Podział na zwykły wstyd, czyli zdrowy wstyd i toksyczny wstyd. Jak to się przekłada na tworzenie psychopatologii. Pamiętacie o tej patologicznej organizacji osobowości. Troszkę powiem o ranie narcystycznej. On tam jest głównym składnikiem, ten wstyd. I do czego tak naprawdę dotyczy wstyd? A propos czego? Tak jakby czego ta emocja się czepia? O czym ta emocja informuje? I będziemy chcieli sobie później porozmawiać jeszcze na temat dlaczego i co narcyzi robią z całego spektrum, żeby nie czuć własnego toksycznego wstydu. Okay? Tu będzie trochę pole do popisu dla przeciętnie zranionych, pozwolicie, że tak to nazwę, bo nie tylko narcyzm jest ochroną antywstydową, ale na przykład gdybyśmy wzięli osobowość tak zwaną unikającą, o, jak mi dobrze, myślałam, że już gdzieś jestem obok Was, jakiś bypassing tu prowadzę. Dobry wieczór, kochani, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Poproszę o wsparcie, bo cię o toksycznym wstydzie i miałam próbę własnego wstydu. Nie mogłam się połączyć. Lecimy. Takie będą bloki. Dobry wieczór, dziewczyny i chłopaki. Dawajcie pytania na temat toksycznego wstydu. Wyznaczmy sobie dzisiaj w tym spotkaniu te zdrowe granice, gdzie zdrowy wstyd, jako odpowiednik, reprezentant sumienia, a gdzie zaczyna się już spektrum toksycznego wstydu. Spektrum. Tak samo jak spektrum narcyzmu, czy spektrum zależności, to może być na samym początku skali, a może być na samym końcu i to będzie zupełnie inaczej się przejawiało. I może jeszcze zaproszę Was do takiej refleksji, co było dla Was najbardziej toksycznym wstydem, jakie wydarzenie w życiu. Ok? Jakie wydarzenie w życiu. Zapraszam Was, kochani, do tego wykładu. Najpierw lecimy tak. Wstyd. Jako najważniejsza samoświadomościowa emocja, czyli wstyd należy do emocji świadomych, świadomościowych, związanych ze świadomością. Może nawet nie będziemy świadomi, że jest to emocja, która nam służy do wzrostu świadomości. Jest coś takiego w nas, co nam grozi wewnętrznie paluszkiem i każe nam dojść do autorefleksji,
żeby się zastanowić nad swoim czynem, prawda? I tam na pomoc też idzie taka starsza ciotka, która ma na imię poczucie winy i ona tam zawsze chętnie pomoże, jeszcze nawet kija weźmie, gdy coś przeskrobiemy, zwłaszcza wbrew normom społecznym, prawda? Mi to od razu na myśl przychodzą takie wiejskie samosądy, gdzie tylko spróbuj odstawać czymkolwiek, nawet jak twoje maliny rosną, wychodzą przez płot na pole sąsiada, to już powinieneś się wstydzić, bo to nieładnie społecznie, dlaczego się tak ze swoimi gałęziami uprawiasz tu jakiś ekshibicjonizm. I wtedy powinieneś się winny czuć i zadośćuczynić temu sąsiadowi, przynajmniej połowę swoich malin mu oddać. I tu może polecę, kochani, taki przepiękny film, który nazywa się Pokłosie. To jest film z młodym szturem. Tam dobrze widać samosąd. Gdy ktoś z takiej mniejszej społeczności, to z dawnych czasów, takich powojennych, odważy się grzebać w tak zwanych poukrywanych tajemnicach, niepochlebnych sprawach, czyli grzebać w tych rzeczach, które uchodzą za wstydliwe. Bardzo polecam film Pokłosie. Ale ja tu mam pięknie, bo ja tutaj sobie mogę pisać od razu na czacie. Pokłosie film. Tam będzie aspekt też trochę o Żydach z młodym szturem. Okay? Postaram się zapamiętywać nazwy filmów, bo dużo rzeczy jestem w stanie Wam polecić, które sama analizuję, natomiast jakoś tak nigdy nie zwracam uwagi na tytuły, a jak polecić, prawda, bez tytułu. Idziemy, kochani, dalej. Wiedzmy, że jak mamy podstawowe emocje, które na każdej twarzy, bez znaczenia na kulturę, nację i część geograficzną świata, będą wyglądały tak samo, a jest to strach, gniew, wstręt, radość, smutek i zdziwienie. Dobrze? Zdziwienie? Zaskoczenie, czyli zdziwienie, zaskoczenie. To są emocje związane z naszym przetrwaniem. I bez znaczenia, jaka kultura, która część geograficzna świata, to jest to, można powiedzieć, taka standardowa, może nie klasyczna, ale taka bazowa, podstawowa, dotycząca wszystkich nacji emocja, te sześć, które wymieniłam, ponieważ one służą przetrwaniu. Natomiast wstyd, można powiedzieć, że gdybyśmy tak sobie analizowali troszeczkę kulturowo, kochani, miło mi, że jesteście ze mną, zapraszam Was do pytań na temat toksycznego wstydu. Gdybyśmy tak zerknęli na wstyd kulturowo, to możemy powiedzieć, to co by było dla nas Polaków wstydliwe, zawstydzające i zrobilibyśmy mea culpa, prawda, w konfesjonale albo przed sąsiadem, to niekoniecznie w innych kulturach jest zawstydzające. Przypomnijcie sobie taką sytuację, może przeżywaliście coś takiego, że gdybyście powiedzmy w latach 70., 80. przywiozły dziewczyny do domu ze studiów czarnoskórego narzeczonego. Przecież to taki wstyd. Natomiast może niekoniecznie dla samego czarnoskórego zakochać się i chcieć mieć polska żona, prawda? Tu chodzi bardziej o takie przekonania, jakieś takie wartości, czyli cały obszar superego, na co sobie społecznie pozwalamy, a co już byłoby tym wstydem toksycznym. Czyli wszystkie te zwroty typu ty bezwstydnice, co ty bezwstydnico, co ludzie powiedzą, bój się Boga, to trochę bardziej o winie. To jest właśnie a propos nie wychylaj się poza ustalone przez nas konwenanse społeczne w naszej społeczności, prawda? Więc wstyd, można powiedzieć, że jest taką emocją, która pomaga nam trochę wyważyć pomiędzy byciem sobą, a byciem w przynależności, czyli byciem w społeczności. Różnie to wychodzi. Dzisiaj tak za bardzo o tym nie będziemy mówić, bo chciałabym dać większy wyraz narcyzmowi jako obronie przeciw wstydowi, ale żebyśmy się dobrze rozumieli, chciałabym takie ABC wtrącić własne, dobra? Więc świadoma to jest emocja. Służy nam do bycia świadomym, do świadomego postępowania. Wstyd ma dwoistą naturę, uczestnik i obserwator. Dlatego, że wstyd czujemy, gdy mamy jakąś ocenę z zewnątrz, czyli jesteśmy obserwowani i wtedy na skutek takiego wewnętrznego, jak gdyby zgodzenia się tak, rzeczywiście mają rację, powinienem się wstydzić, to jest ta interakcja, ok? Czyli mamy kogoś, kto się wstydzi i mamy świat zewnętrzny, który daje taką informację, wstydź się.
Bo nieraz jak mamy nadmierny wstyd, już uwewnętrzniony wstyd, jakiś toksyczny głos, który każe nam się wstydzić właściwie za wszystko, to my wtedy powodowani tym toksycznym, uwewnętrznionym głosem możemy się wstydzić właściwie wszystkiego, tego, że z łóżka wstaliśmy, że ładnie się ubraliśmy, zawsze tam do czegoś ten krytyk do nas się przyczepi i może to być krytyk, który jest opasły w aspekcie zawstydzania nas, takiego traktowania nas z zamordyzmem, jak słyszycie na moim kanale, czyli sieć nie wychylaj się, bo narazisz się różnym konwenansom społecznym, czyli tak naprawdę ego jest rozdarte pomiędzy popędami, czyli byciem sobą, a konwenansami społecznymi, czyli w tym wypadku wygrywałoby super ego. I to jest bardzo niedobre dla naszego ja, dla naszej tożsamości. Na co nam super konwenanse społeczne, gdy tak naprawdę w środku cierpimy swojego rodzaju zamordyzm. Wstyd łączy się z zaburzeniami. Kochani, jak sobie analizowałam tam różne materiały, badania, artykuły i tak dalej, natrafiłam na taką informację, że na przykład z zaburzeniami odżywiania, w czym się parę lat do tyłu bardziej specjalizowałam niż dzisiaj, bo trochę już mi się to znudziło, bulimie, anoreksję, to kompulsywne objadanie się, objadanie nocne, czy jeszcze jakieś inne rodzaje niepoprawnego odżywiania się, to wtedy tam zawsze było dużo mowy o wstydzie, dlatego że próba zajedzenia tej dziury emocjonalnej, czy próba kontroli nad swoim życiem połączona z bulimią, czy z anoreksją, to też jest bardzo powiązane ze wstydem, czyli jakiś aspekt mnie został nadużyty. I tak w przypadku na przykład anoreksji, to jest bardziej o tym, że nie chcą mnie tu, rana odrzucenia, czyli to jest aspekt mnie tu nie chcą, a w bulimii to jest takie mieszane pomiędzy tym, że nie chcą mną się zająć, nie chcą mnie kochać, odrzucają mnie tym, że nie chcą się mną zaopiekować, ale to nie jest rana tak jak w ranie odrzucenia. Gdy mamy taką esencjonalną ranę odrzucenia, to będzie nie mam prawa tu być, to rodzi wielki wstyd, gdy mamy poczucie, że nie możemy się tu rozgościć, tak jak wszyscy inni ludzie, prawda? I to bardziej może się zamanifestować anoreksją, a gdy jest bulimia, to jest taka mieszanka, ale z przewagą na ranę porzucenia, czyli nie chcą mną się zaopiekować, w ogóle mną jako istnieniem, tu bardziej, ok? Czyli to też jest jakiś rodzaj odrzucenia, bo mną się nie chcą zaopiekować. Te rany są płynne, przechodzi jedna w drugą. I wracam, kochani, do w zaburzeniach nastroju, w zaburzeniach obsesyjno-kompulsywnych, w zaburzeniach lękowych. Tu bym troszkę rozwinęła, że w zaburzeniu obsesyjno-kompulsywnym, które wyrasta na pewnego rodzaju perfekcjonizmie, no zaburzenie obsesyjno-kompulsywne to już jest zaburzenie kliniczne i wyobraźcie sobie teraz, że macie wewnętrzną jazdę, że nie możecie nawet, nie wiem, przytyć 200 gram, że macie perfekcjonizm a propos wyglądu swojego ciała, albo macie perfekcjonizm a propos bycia daną osobowością, bycia według wymyślonego obrazu waszej tożsamości, wymyślonego przez rodziców. Przecież to jest taki pręgierz wewnętrzny, który jakkolwiek zbłądzisz od tej matrycy, którą sobie tam przez perfekcjonizm wymyśliłeś, to rodzi, ta każda jak gdyby nieudana próba stanięcia się takim, jak rodzic chce, rodzi też ogromny wstyd, wielką frustrację, złość na siebie i tu krytyk wewnętrzny ma się znakomicie i mamy tylko wtedy dobre samopoczucie, stąd też zaburzenia nastroju to są wymienione, powiązane ze wstydem, bo wstydź się, że ci się nie udało, coś w tym rodzaju. Ania P. A walka o prawdę i jej pokazanie to też aspekt chyba borderline. Kochani, dzisiaj mówimy o toksycznym wstydzie. Aniu, co masz? Doprecyzuj proszę, żeby to było pod kątem wstydu. A walka o prawdę i jej pokazanie to też aspekt chyba borderline. A połącz to ze wstydem proszę. Z grubsza wiem o co Ci chodzi, ale bym chciała, żebyś tam zawarła, z czym łączysz tu wstyd. Czy z tą prawdą, tym z jej ja, o której ona tam się bije? Doprecyzuj proszę pytanie. Dobra, ja tu będę zerkała na komentarze i jak będzie komentarz taki pełny, to ja się na pewno odniosę, a na razie kontynuuję. Wstyd związany z zaburzonym obrazem ciała. Kochani, wszystkim dobry wieczór. Dysmorfofobia. Kobiety, stajemy przed, mężczyźni również, ale zwłaszcza my kobiety, stajemy przed lustrem i mówimy tak.
No, gdyby to ciało było inne, jakieś takie insze, a najlepiej takie jak ma moja koleżanka, i najlepiej ta z Instagrama, która niekoniecznie wiadomo, czy ona istnieje, czy ona jest prawdziwa, o, to wtedy bym się odpierdzieliła od siebie, prawda? Tu korekta, tam korekta. I kochani, żeby było jasne, ja wcale nie namawiam do takiego pobłażającego stylu życia, gdzie sobie pozwalamy nadto i mamy to, co uhodowaliśmy w swoim ciele. Nie namawiam do tego, ale nieskończoność korekta, że gdybym tylko miała to, to się dopiero wtedy moje szczęście zacznie. Czyli jakiś rodzaj też niezadowolenia, bo widocznie obraz w umyśle nas samych, ten idealny obraz siebie, nie zgadza się z odbiciem lustrzanym, albo mamy już tak bardzo takie wyżyłowane oczekiwanie wobec samego siebie, że ono niejako nasze ciało nie jest w stanie nadgonić i my tak już się rozwarstwiliśmy między umysłem a czuciem swojego ja w swoim ciele, że aż nie widzimy, że to ciało już jest dawno doskonałe. To mamy właśnie aspekt tej dysmorfofobii. Dziewczyny piszecie, czyli pod postem pisałyście już pytania, bo przyznam, że nie było mnie tam, napisałam post i pracowałam dalej, a później już były wykłady, więc zaraz tam zajrzę, ok? Dajcie mi znać, pomóżcie mi tutaj ten wykład poprowadzić, bo ja tak z roboty do roboty znowu. Idziemy dalej. Na pewno wszystkie pytania tu wezmę pod uwagę. Współczucie wobec siebie obniża poziom wstydu. Wyobraźcie sobie, że gdy pracujemy ze wstydem, gdy mamy w sobie jakiś rodzaj toksycznego wstydu i tu na przykład już byłaby rada, że się tak wyrażę, dla osób z zaburzeniem narcystycznym, właśnie czego oni wybitnie zrobić nie chcą, żeby współczuć sobie, że zostali zranieni. Wyobrażacie sobie, dziewczyny, żeby wasi narcyzi, czy wasze narcyski panowie współczuły samemu, czy samej sobie, że zostali potraktowani w taki sposób, że wytworzyła się finalnie rana narcystyczna. O ranie zaraz sobie powiemy, z czego się składa ta rana. I wtedy jest ta wewnętrzna konieczność kompensacji, czyli stworzenia tej persony funkcjonalnej, prawda? Żeby nie było tego wstydu na wierzchu. Kochani, na pewno wstyd nie polecam traktować, że no, największym wstydem byłoby to, gdyby nam przy całej klasie zdjąć majtki, nie? Czyli obnażyć w aspektach największej intymności. Właśnie nie. To też może być oczywiście zawstydzające, ale zobaczcie, co w tym przypadku, gdy ktoś łatwo idzie do łóżka, gdy ktoś łatwo szafuje swoim ciałem, jakiś ekshibicjonizm uprawia, ale jednak największy wstyd i lęk w nim pracuje, żeby wpuścić kogoś do swojego serca. Tutaj też będzie w toku tego wykładu łatwo można było zauważyć, że największym wstydem to jest niemożność pokazania siebie, prawdziwego, takiego rozsiadasz się wśród innych ludzi i po prostu jesteś, masz prawo tu być, wydarzasz się i uznajesz, że to, co z ciebie, to jest wartościowe. Zobaczycie, że to jest największy wstyd, gdy mamy takie przekonanie, że to, kim jestem, jest nie dość. I to, kim jestem, na pewno nie jest wartościowe dla innych i na pewno nie jest walutą w takiej wymianie w świecie pomiędzy ludźmi, ok? Ania P. doprecyzowała. Tak, tu chodzi na przykład o to, jak borderline przegrywa i w zazdrości, i wstydzie chce udowodnić całemu światu swoją prawdę, bo inaczej cierpi wstyd wewnętrzny. Bardzo ważne pytanie, bardzo ważne pytanie. Ja tu się odniosę, a w międzyczasie, zanim będą spływały pytania, to ja to będę realizowała swój materiał, dobra? Borderline, gdy przegrywa, czyli mamy tu na myśli to, że jednak ktoś jej powie, ale to ty doprowadziłaś do jakiejś destrukcji, ale to ty miałaś lęk taki antycypowany, że on cię zdradza, że obiekt cię porzuca. Ona mówi, nie, to było naprawdę, to on mnie porzucił, on mnie zdradził, ja widziałam, jak on patrzy na te kelnerki i tak dalej. Czyli tu mamy to udowadnianie, że ja się nie mylę, ja to widzę, chociaż wiecie, tutaj ciężko udowodnić, gdy mamy paranoję, paranoidalne widzenie sprawy, że ktoś nas porzuca, ciężko wytłumaczyć tej osobie, ale oczywiście, gdy już emocje opadają i dochodzi do refleksji głębszej czy płytszej u osobowości borderline,
przychodzi rodzaj wstydu i poczucia winy, jakiej destrukcji nasiałam. Według mnie, kochani, jak sobie rozprawialiśmy na temat zaburzenia osobowości borderline, te osoby mają większą zdolność, nie chcę za nikogo deklarować, że jednak to uczyni, ale na pewno mają większą zdolność do zawstydzenia się, czyli takiego nawet zreflektowania, a już na pewno do poczucia winy, że zrobiły coś destrukcyjnego, niż osoby narcystyczne, bo obrona narcystyczna, nigdy fasada nie przyzna się, że coś sknociła. Musiałaby ugodzić w swoje kolano i w środek swojej rany, dlatego nigdy tego nie robi. Tu się, Aniu, z Tobą zgodzę. Tak, tu chodzi na przykład o to, jak borderline przegrywa i w zazdrości i wstydzie chce udowodnić całemu światu swoją prawdę, bo inaczej cierpi wstyd. Każdy w jakiś sposób, i pani borderline czy mężczyzna borderline, będzie próbował od wstydu uciec, dlatego że wstyd jest cholernym samopoczuciem, że jednak robi nam się jakoś tak wewnętrznie łyso, prawda? I teraz zobaczcie, gdy mamy poczucie wartości takie, powiedzmy, no średnie, na czwórkę, już nie mówię o wysokim poczuciu własnej wartości, bo łatwo wtedy dojść do refleksji i zadośćuczynić i szybko łapiemy po tak zwany zdrowy wstyd, czyli po sumieniu, mówimy, o tak, przepraszam, sknociłem, więcej to się nie powtórzy, wstyd mi, że to zrobiłem, to zdrowy, dorosły człowiek, który ma tak chociaż średnie poczucie własnej wartości, to nawet się nie bije o żadne udowadnianie, tylko natychmiast chce mieć sprawę z głowy, tak, tak, przepraszam, źle zapisałam, nie wiedziałam, nie byłam uważna, więcej się to nie powtórzy, postaram się więc tak nie uczynić. I za chwilę jest wolność, ale gdy wychodzimy z dziecka, zobaczcie, i gdy mamy duże poczucie, że nasze ja jest nie dość, właśnie to poczucie wadliwości, coś ze mną nie tak, jakaś wada fabryczna, albo na przykład osobowości borderline właśnie często mają w swojej życiowej przygodzie, że biją się o to, że ja Ci, matko, udowodnię, że ja mam rację, że moje ja też jest wartościowe, że ja Ciebie potrzebuję, ale też mam prawo do swoich granic, do swojego terenu i tak dalej. I tu w ferworze tej walki, tak sobie tutaj myślę, w ferworze tej walki jest jakby głupio zbyt szybko przejść do refleksji, bo tak jakby się przyznać, nie miałam racji. Tak bardzo się o to biją borderline, że nie za szybko chcą powiedzieć, dobra, przepraszam. Rozumiecie? Bo to jest wysoki towar, to jest wielka wartość, o której one się biją, więc później trochę głupio odszczekiwać, bo to tak jakby było życie albo śmierć, ale gdy mamy wysokie poczucie własnej wartości, chociaż takie na czwórkę, to nie jest dla nas wojna, to nie jest dla nas koniec świata. I wtedy się szybko reflektujemy, to chciałam mniej więcej przekazać. Okej? Okay? Ale każdy, kto ma niskie poczucie własnej wartości, nie powie od razu, tak, moja wina, wstyd mi, więcej tak nie zrobię, chyba że to będą lizusy, czyli z tego kierunku przypodobywania się, to będą nawet przepraszały za to, że żyją, prawda? Za wszystko będą brały tą winę, chociaż wina to nie jest wstyd, żeby było jasne, bo dzisiaj mówimy bardziej o toksycznym wstydzie, ale będą skłonne bardziej sobie umniejszać niż nawet ich oprawcom. Że to na pewno ja powinienem się wstydzić, a już na pewno nie ty. I tu za dużo jest skłonność, nawet powiedziałabym tak masochistycznie, prawda? Kochani, piszcie, a ja to będę trochę wykładów, a trochę waszych pytań. Może w toku wykładów też wam coś tam przyjdzie do głowy, żeby zadać. Nie wiem, czy jeszcze wrócimy kiedyś do toksycznego wstydu, kochani, dlatego że chciałam w najbliższych Narcyzolandiach zrobić takie gruntowne podsumowanie i przejście jeszcze raz całej genezy narcyzmu. Czuję, że ten narcyzm niedługo wygaśnie w sensie wzięcia takiego i kulturowego, i klientowego. I ja mam zawsze także jakieś takie 5 lat do przodu z moimi inspiracjami i czuję, że niesie mnie w obszary. Jak zrobię więź, to niesie mnie w obszary snów, obszary archetypów, obszary podświadomości, takiej zbiorowej nieświadomości, takie jungowskie bardziej tematy, w obszary dezintegracji totalnej i w obszary integracji, czyli bardziej enagram, takie trochę poza tym rynsztokiem narcyzowym, ale żeby też było, kochani, na miarę usługa, na miarę czasów, czyli musi być podaż na popyt, który jest, to też postanowiłam, że sobie podsumujemy ten narcyzm wzdłuż i wszerz i zobaczymy, co pójdzie dalej.
Jeszcze miałam omówić wszystkie schizoidalne, dysocjacyjne, ten kierunek taki ucieczkowy, ok? Mam nadzieję, że uda nam się to omówić w tym roku, a w nowego roku, żebyśmy poszli w coś takiego ambitniejszego, w moim mniemaniu, bo już pewno będzie ze 3 lata, jak gadam w kółko tym samym. W mojej ocenie też oczywiście w kółko tym samym. Chociaż klientów na narcyzm jest tyle. Nie ma dnia, kochani, żebyśmy na terapii nie przerabiali zawłaszczenia narcystycznego. Czasem, powiem Wam, do zżygania, choć, no niestety, problem kulturowy i problem ewolucyjny. Agnes zapytała tak, skąd się bierze nadmierne przepraszanie? Nadmierne przepraszanie, kochani, na przykład jak mamy taką osobowość, i ja nie mówię o zdrowej osobowości, bo żadna zdrowa osobowość nie będzie nadmiernie przepraszała, ale jeżeli mamy taki aspekt lęku w sobie, że wolimy już szybciej przeprosić, zanim nam zechcą wymierzyć mocniejszą karę, ok? Mocniejszą karę, mogą nas zawstydzić jeszcze bardziej. To ja już wolę powiedzieć szybciej, zrobić rachunek sumienia, polecieć, właśnie niektóre dzieci tak reagowały. Mamo, tu się nie gniewaj, przepraszam, przepraszam, co mam dla Ciebie zrobić? No wymierz mi jakąś już karę, żebym nie miała to z głowy. Pamiętam kiedyś sesję z taką kobietą, która mówi, ciągnęło mnie, żeby uczynić tak zwany grzech, czyli zrobić coś po swojemu, tak wbrew ojcu, a później jak czułam, że ta wina podpływa, to biegiem leciałam do ojca i mówię, no już mi daj tę karę, niech ja już mam z głowy ten cały proces. To jest, kochani, to jest takie, powiedziałabym, że coś w środku takiego, że nie odważamy się być sobą i coś nas przeta nasza natura, ale później tak bardzo się boimy kary. Niejako chcielibyśmy uprzedzić wysoki sąd przed wymiarem sprawiedliwości, ok? To nadmierne przepraszanie. To też może być niezła gra, zauważcie, też może być niezła gra. Już to bardzo przepraszam, ale już to ja też pod tym przepraszaniem nadmiernym mogę wiele ugrać. Albo totalny masochizm, że tylko ja winna, i tak dalej, nie? Różne to są aspekty. Na pewno to jest jakiś rodzaj gry. No, tak sobie myślę. Zbyszek. Rozszerzam temat. Wstyd za zachowanie innych. Dziecko partner. Czyli Zbyszku, tu podejmujesz taki temat, że mielibyśmy czuć wstyd, jak się inni zachowują. Znacie, kochani, coś takiego? Mieliście kiedyś poczucie wstydu za waszego rodzica? Ja znam takie uczucie. Zawsze moja mama mi mówiła tak, że wyłapywała w ojcu takie dziecięce zachowania i szybko mnie wołała i mówiła, Beata, chodź, zobacz, przecież on się zachowuje jak dziecko. No i wtedy się zdzierała boki ze śmiechu, że mówi, jeszcze chciała potwierdzenie, żeby być z nią. Mówi, no zobacz, no jak dziecko. I wiecie, jak były sytuacje takie, że to było gdzieś pod dachem w domu rodzinnym, to pół biedy. Ale gdy na przykład ojciec zachowuje się, czy rodzic, w ogóle rodzic zachowuje się w sposób taki infantylny, to ja znam to uczucie, że wstydzę się za rodzica. Kochani, i to nie jest tak, że my się wstydzimy za tego kogoś i tak koniec. My się wstydzimy, bo wiemy, że my pochodzimy z tego rodzica i to jest zawsze przeniesienie na siebie. Skoro mój ojciec się tak zachowuje, nie zawsze, ale czasem, to i to jest mój osobisty wstyd ze względu na to, że ja pochodzę z tego ojca. Dziecko szybko bierze na siebie. Wszystkie te akcje, gdzie na przykład miałyśmy rodziców, którzy nadużywali alkoholu, prawda? Wstydziły się dzieci, bo mój ojciec przyszedł do szkoły, moja matka przyszła na wywiadówkę, była pijana, mówią dzieci, prawda? Mówią klienci. Tak bardzo się wstydziłam, gdy matka mnie wysłała, gdy on szedł na melinę, albo wysyłała mnie po wódkę dla niego, albo żebym go opiekowała. Tak mi było wstyd, tak naprawdę, za wasze zachowanie i przeniesienie na siebie. Nie wiem, w jakim celu by to miało być, ale to jest takie, według mnie, z automatu, że skoro ja z tych rodziców, to i mój też wstyd. Możemy wziąć czyjś lęk, możemy wziąć tak samo swój wstyd. Na pewno rodzic, który jest zdrowym rodzicem, takim psychonormatywnym, nie wyobrażam sobie, żeby mógł doprowadzić sam siebie do wstydu, gdyby jego dziecko zrobiło coś zawstydzające. To jest nie do wykonania, bo rodzic zawsze ma szerszą perspektywę, ma współczucie, ma zrozumienie i ładnie byłoby, gdyby to dziecko w jakiś sposób, no tam
wyedukował, ogarnął, zadośćuczynił w taki sposób, żeby, nie wiem, dziecko coś robi wstydliwie przy ludziach, przy tak zwanych ludziach, wtedy rodzic podchodzi, nie zawstydzając dodatkowo tego dziecka, a często nasi rodzice nas właśnie zawstydzali, przeproś ciocie, pocałuj ciocie tam gdzieś w policzka, przeproś, że tak ciocie potraktowałeś źle. I to jest jeszcze dodatkowe zawstydzanie, podczas gdy i tak już dziecko jest w wielkim potrzasku, prawda? Zbyszku, czy ja odpowiedziałam na twoje pytanie? Piszesz nieprawda, ale do czego nieprawda? Z czym się nie zgadzasz? Napisz proszę, dobra? Ania P. Ja kiedyś wstydziłam się za siebie i za innych, ale coś się we mnie zmieniło po 50. Pewnie to wgląd w siebie i wiedza. Ja też kiedyś się wstydziłam za różne sytuacje, które nie do końca były moje. Szybciej jakoś tak przyszło mi się wstydzić za innych niż bezpośrednio za siebie, a teraz już biorę tylko zdrowy wstyd za swoje czyny. Natomiast staram się, gdy widzę w sytuacji zawstydzającej jakieś jednostki ludzkie, to staram się bardziej współczuć, tak wewnętrznie, nie trzeba niczego od razu radzić, ale oddzielam to, że to nie jest mój wstyd. Natomiast zdrowy wstyd trzeba cały czas zachować, bo to jest, kochani, strażnik sumienia. Zbyszku, rozszerz proszę swoją odpowiedź, bo nie wiem, czego się tyczy. Ok? Co my tu mamy? Tak, Agnes. A ja mam unikający styl przywiązania i mam wrażenie, że w niektórych dziedzinach mam zupełnie nieuzasadniony, toksyczny wstyd. Dlaczego tak się dzieje? Czy dlatego, że chciałabym być perfekcyjna? Właściwie nie wiem po co. I teraz warto całą tą wypowiedź rozcząstkować. Skąd się wziął unikający styl przywiązania? Pamiętacie, jak rozprawialiśmy sobie jakaś różnica między narcyzmem a unikającym stylem przywiązania? To jest ta sytuacja, kiedy mamy dystansik. Dystansik a propos czegoś. I teraz pytanie, Agnieszko, do Ciebie. Co byś Ty miała tam skrywać przed światem? Co byś chciała zakryć perfekcjonizmem? Bo to jest na pewno po coś robione. Czyli jaką część Ciebie ktoś czy zawstydzał, czy obśmiewał, czy chciał, żebyś była jeszcze lepsza, inna, bardziejsza i tak dalej, że to wytworzyło Ci unikający styl przywiązania, że krzywda Tobie była więc tych innych na dystansik, ale w Twoim przeświadczeniu zostało co? Że coś nie zostało uhonorowane w Tobie takie, jakie było naturalnie. Więc z jednej strony dystansik, ok, żeby mi za bardzo już na ten teren nie włazili i znowu tego ode mnie nie chcieli mnie zmieniać, ale z drugiej strony już jest głos uwewnętrzniony, prawda? Głos krytyka już jest, czyli toksyczny wstyd już mówi, mam materiał, mam pożywkę i mówi tak, a jak oni mają rację? A jak jednak nie jesteś doskonała, a mogłabyś być doskonalsza, jeszcze ładniejsza figura, a jeszcze lepsza matka dla dzieci i tak dalej, i tak dalej. Agnieszko, rozważ sobie. Dobra? Dobra. Zbyszek, doprecyzowałeś. Dorośli niedojrzali potrafią winić dziecko partnera za odczucie wstydu. Kochani, ja nie wiem, co dzisiaj się stało z moim internetem. Odmawiało mi w ogóle połączenia, jeśli chodzi o transmisję z telefonu. Na komputerze się dźwignęło, a teraz Zbyszku pisze, że tnie transmisję. Wszystkim Wam tnie transmisję, czy tylko może Tobie, Zbyszko, nie wiem. Ja dokończę jednak ten wykład i gdyby był nie do odsłuchania, to oczywiście nagram wideo wraz z Waszymi komentarzami, ale nie chciałabym jeszcze raz tego robić. Mam nadzieję, że jakoś pójdzie. Nie wiem, jakiś opór w moim necie. Rachunek zapłaciłam, nie wiem. Dobra. Wracam do komentarza Zbyszka. Dorośli niedojrzali potrafią winić dziecko. Zgodzę się, że dorośli niedojrzali potrafią winić dziecko. A jaki dalszy jest część komentarza? Czy partnera, oczywiście, że winić, za odczucie wstydu? Czy chcesz powiedzieć, Zbyszku, że niedojrzały dorosły może obwiniać innych ludzi, i tu podajesz przykład, partnera czy dziecko, za to, że się wstydzi, tak? Jeśli tak...
Nie wchodzę w osobiste, nie wchodzę, chociaż powiem, że w wibracjach to zawsze, zawsze czuję tu twoją żonę. Kochani, to tak już jest, że w narracjach jest nasza wewnętrzna opowieść. W każdej narracji naszej jest wewnętrzna opowieść. A posłuchajcie siebie samych i zobaczycie, czy tak naprawdę nie opowiadacie swojej historii. Wszyscy opowiadamy oczywiście, bo jest mechanizm projekcji dożywotnio, ale lepiej być świadomym swojej projekcji niż nieświadomym. Okay? Tnie. Kochani, ja nie wiem, co ja mam zrobić. Ja nie jestem w stanie. Telefon naładowany, internet jest, rachunek zapłacony. Zobaczcie, tyle lat już to robię. Nie wiem, o co chodzi. Spróbuję to dokończyć. Piszcie, dobra, piszcie, a ja później zobaczę, czy to rzeczywiście tak się tutaj nie ładuje. Jak nie, to nagram nowe wideo. Dobra, idziemy dalej. Są tu jeszcze jakieś komentarze? A, jak są pytania między wami, że kobieta do kobiety pisze, to ja już w to nie ingeruję, dobra? Ja już w to nie ingeruję. Kochani, czekam na wasze pytanie odnośnie toksycznego wstydu, gdzie tamkolwiek chcecie, zwłaszcza na spektrum narcyzmu. A ja tu wracam do swoich wykładów. Przy czym byliśmy? Współczucie wobec siebie obniża poziom wstydu. Gdy sobie współczujemy, jaka nam się bida przytrafiła, to na pewno wstyd zmaleje. Taki krótki komentarz. Kolejne. Wstyd ma funkcje regulacyjne i świadomościowe w zakresie standardów moralnych i etycznych własnych i otoczenia. I tu bym podała takie spektrum, kochani. Wyobraźcie sobie, że na spektrum na jednym końcu jest ekshibicjonizm, czyli totalny luzbluz, wszystko na wierzchu, całe moje ja, czyli powiedziałabym językiem freudowym, całe id na wierzchu. Co mnie tam obchodzi, jakiś konwenans społeczny, czyli całe superego mam w głębokim poważaniu. I tylko moja ekspresja się liczy. To jest ten jeden biegun. I to jest ekshibicjonizm. Natomiast po drugiej stronie jest toksyczny wstyd, totalny zamordyzm, nie ma nas, czyli znikanie. Energia wstydu właśnie ma taką rolę w przyrodzie, że to jest taki suwaczek. Pamiętacie, jak o spektrum mówiłam na torebce do mrożenia truskawek? Że to jest takie spektrum i wszystko ma swoje przeciwstawne bieguny. Wstyd również. I najlepiej, gdybyśmy zmierzali do drogi środka ze wstydem również, co miałoby miano zdrowego wstydu, prawda? Bo gdybyśmy nie mieli żadnej uważności na konwenanse społeczne, na nic oprócz własnego egoizmu, to byłoby bardzo niedobrze. I na pewno nie mielibyśmy żadnych relacji, chyba że te z przewagą, te destrukcyjne i te wielkościowe, ok? Więc wstyd ma funkcję regulatorową, żebyśmy zachowywali kodeks moralny, bo wyobraźcie sobie, że człowiek przez całe życie powodowany walką wewnętrznych dwóch sił pomiędzy przyjemnością a osiągnięciem jakiegoś wewnętrznego nieba, to gdyby nie było wstydu jako regulatora, to pewnie, żebyśmy nie zdominowali sami z siebie tych sił rządz wszelkich, bo to są mocne siły. Siły, które pchają nas do wszelkiej maści przyjemności, prawda? Czyli totalne byłoby zezwierzęcenie, chociaż zwierzęta mają swoje granice szybciej niż my ludzie, gdy nie stosujemy tak zwanego zdrowego wstydu. No i tu mamy za przykład takiej ekspansywnej osobowości, czyli ja bez żadnego wstydu, ja bezwstydne, czyli mamy ekshibicjonizm, prawda? I to jest ten pan, który pod spodem, pod płaszczem jest nagi, jest tylko on nagi i płaszcz. I chodzi po ulicy i przedstawia się w taki sposób. I to jest po prostu wyraz totalnego bezwstydu. Okej? Dobra, idziemy dalej. Wstyd odnosi się do ja. Czyli zobaczcie, jak mamy w przypadku osób narcystycznych, to tam jest ugodzone w ja. Ale to w takim sensie ja, nie, że ja to mam być inżynierem, a nie zostałem i tu mi wstyd, tylko ja jako istnienie, dlatego mówimy o ranie odrzucenia. Mnie tu nie chcą, ja niegodny kochania, ja niegodny, żeby mnie w ogóle widzieć, szanować i żeby uhonorować moje istnienie. Więc jak ja niegodny jako istnienie, więc też nie mam prawa do częstowania się z tego stołu szwedzkiego pod tytułem życie. Nie jest to możliwe, żeby ktoś mnie pokochał, bo zostało nadane znaczenie mojemu istnieniu jako fatalne, jako niegodne. I zobaczcie, czyż tak się nie zaczyna w tworzeniu jednostek z zaburzeniem narcystycznym,
przez rodziców, gdzie mamy naprzemiennie piedestałowanie i dewaluację, czyli zbyt, Agnieszko, zaraz się odniosę. A gdzie moje pytanie z fejsa? To pytanie dla mnie brzmi jak takiego nastolatka, który mówi, proszę mi to wyjaśnić, żądam wyjaśnień, tak się buja na boki. A gdzie moje pytanie z fejsa? A tam pewno gdzieś jest pod postem, zaraz tam sięgnę. Tak mi brzmi. Ale wracając. Przy czym byliśmy, że się odnosi do ja. Czyli chodzi o to, że rodzice taką krzywdę robią, że można na różne modły, a zwłaszcza te dwa destrukcyjne kierunki, kiedy dziecko odczuwa tak zwane nieprawidłowe odzwierciedlenie. Czyli jak mówimy o tym przeglądnięciu się w oczach rodzica, w oczach matki, w oczach ojca również, żeby nie było, to nie mamy odpowiedniego odzwierciedlenia. Co mam tu na myśli? Jak dziecko czuje dane emocje, to należy powiedzieć, tak, to czujesz teraz, kochanie. Ono mówi, teraz mi jest jakoś, to wstyd, kochanie, to smutek, a teraz płacz, no wiesz, płaczesz dlatego, że... Albo na przykład narysowałeś coś tam, nie wiem, jakieś drzewko i mama widzi, że to jest takiej średniej jakości drzewko, więc mama nie mówi, wow, drzewko, jakiego świat nie widział, najpiękniejsze drzewko na świecie, no nikt więcej takiego nie narysuje, jesteś najlepszy, synu, córko. To poczujcie tu energię piedestałowania, czyli to też jest wprowadzanie dziecka w błąd. Wszelkie ochy, achy, wielkościowanie, że jesteś najlepszy, że jesteś bohater, mamusi, czyli wszystko, co wysoko, to dziecko później czuje, że wszystko, co robi, to jest właśnie takie. Idzie w prozę życia, idzie do środowiska społecznego i za pierwszym rogiem w pierdziel, bo okazuje się, że to jego najlepsze, najmojsze, to jest takie przeciętne albo słabsze i jest obiektem wyśmiewania. I drugi kierunek, gdy jest nadmierna. Agnieszko, uśmiecham się również do Ciebie. Nadmierna dewaluacja, czyli do niczego się nie nadajesz, nic nie potrafisz, zrób coś dla muzyki i nie śpiewaj, przestań mi tu jęczeć, nie masz tego, nie masz zdolności do, nie nadajesz się za fajerę, to kobity do garów i cały czas dewaluacja. To te dwie drogi, kochani, piedestałowanie i dewaluacja, to powiedziałabym, że to jest klasyka tworzenia osobowości narcystycznych, a zwłaszcza, gdy mamy jedno i drugie naraz. Mówimy o tym rodzicu dowalającym, dewaluującym i kompensującej matce. Czyli ten osobnik nie może kształtować swojego prawdziwego ja. Okej. I ma przez złe odzwierciedlenie, przez zły feedback, ma informację do siebie, że ma być jakiś inny, a na pewno nie taki jak naturalny. I to rodzi, kochani, największy wstyd. Bo teraz zobaczcie. Przychodzi na świat, powiedzmy, no, niezapominajka. No i ktoś by powiedział niezapominajce, stara, jaki to wstyd być taką małą, kruchą, jeszcze niebieską. Wiesz, jak mało kwiatów na świecie ma kolor niebieski? Gdybyś ty różowa była, albo z jakąś taką jędrniejszą łodygą, no to wiesz, jeszcze byśmy się zastanowili, ale taka, no weź no się schowaj. Albo wiesz co, mam jeszcze dla Ciebie propozycję. Mogłabyś trochę poudawać róże, gdybyś się tak nadeła, napięła i trochę schowała te niebieskie kolory, to może byś przeleciała jako jakaś tam, nie wiem, taki udawaniec, ale to będzie dla Ciebie lepsze, mniej Cię odrzucą. Wyobrażacie sobie coś takiego? A w świecie ludzkim jest to możliwe, dlatego że mamy umysły. I gdy na ten wielki ból niemożności bycia sobą w takim czy w takim aspekcie, czyli jak nie mogę być sobą, to też nie mam prawa do miłości, do wymiany miłości, żeby mnie kochali i żebym ja mógł kochać, i to jest, kochani, największy wstyd. Schowaj się ze swoim ja, ze swoim istnieniem, ale jako udawacz zapraszamy. Tu mamy istotę narcyzmu, prawda? Agnieszko, powiadasz, że chcesz z fejsa. To teraz jak ja bym miała to zrobić? Idę na fejsa i szukam tego posta. Szukam tego posta, gdzie jest Twoje pytanie.
No dobra. Jest tu toksyczny wstyd. Okej. I tu mam jakieś pytania? Jest. Dobra. O to chodziło. Dobra. Agnes, ja mam wrażenie, że narcyzi w ogóle się nie wstydzą. Nawet przyłapani na gorącym uczynku. Gdzie jest w takim razie ten ich wstyd? I czym ich wstyd różni się od wstydu bordera i zdrowego człowieka? Tu jest odpowiedź Ani P. Ha, chyba niestety schowany bardzo głęboko. I tak, że on, narcyz, nigdy nie wie, że to wstyd. Bo zanim coś poczuje, to już siedzi w łóżku z inną lub na ławce z kolegą i jest zarąbiście. To jest jakiś absurd genowy w człowieku i nie wiem, czy selekcja embriona nie byłaby jakimś rozwiązaniem. Ech, nie myślałam, że mam w sobie takie zapędy, ale czym więcej wiem, tym częściej myślę, że to wykończy planetę Ziemię. Dobre. Ja się odniosę do pytania Agnieszki. Ja mam wrażenie, że narcyzi w ogóle się nie wstydzą, nawet przyłapani na gorącym uczynku. Gdzie jest w takim razie ten ich wstyd? I czym ich wstyd różni się od wstydu bordera i zdrowego człowieka? Kochani, widzicie mnie? Jestem tu jeszcze, nie zginęłam, bo mój internet ma dzisiaj pojemność na bardzo wolny przesył audycji. Nie wiem. Gdzie jest wstyd? Muszę ten komentarz widzieć. Ja mam wrażenie, że narcyzi w ogóle się nie wstydzą. Kochani, nie wstydzi się obrona narcystyczna. Nie wstydzi się fasada. Tam nie ma miejsca na wstyd. I ja sobie, kochani, wymyśliłam coś takiego dzisiaj rysując, że wyobraźcie sobie ranę. Wyobraźcie sobie ranę. W tej ranie siedzi wstyd, lęk, cała trauma, całe upodlenie w serce ja, w serce istnienia. I tam jest kupa wstydu, bo nie mogą być sobą, ok? Później jest taka przestrzeń, powiedziałabym, taka próżnia, taka pustka. I dopiero jest nadbudowana obrona. Coś w tym rodzaju, jak kiedyś baronowe czy jakieś tam inne jeszcze kobiety nosiły takie suknie na stelażu. To ten stelaż, wyobraźcie sobie, że jest to ta obrona, ale tam jest kupę jeszcze takiej wolnej przestrzeni, zanim dotkniesz ciała. I w tym ciele niech siedzi ta rana, a ta przestrzeń to będzie taką przestrzenią, przez którą nijak narcyz nie pozwoli ci się przedostać do środka rany, gdzie ten wstyd właśnie mieszka. Dlatego nie ma mowy, żeby obrona się zawstydziła. Po to jest robiona obrona, żeby nie czuć tego wstydu, bo ten wstyd jest cholernie trudny. Więc ja mam wrażenie, że narcyzi w ogóle się nie wstydzą. Nie pokazują wstydu, bo nie mają łączności z tą raną. Mamy mechanizmy zaprzeczania. Cały narcyzm opiera się na zaprzeczaniu swoim prawdziwym uczuciom, a na zewnątrz są uczucia grane, prawda? Więc to jest to wrażenie. Nawet przyłapani na gorącym uczynku, gdzie jest w takim razie ten ich wstyd? Jest w środku, tam gdzie to zranione dziecko, tam jest kupa wstydu, ale dostęp do tego wstydu jest objuczony różnymi mechanizmami obronnymi, że oni sami przed sobą nawet tego wstydu nie widzą, po prostu ukryli przed samymi sobą. I czym ich wstyd różni się od wstydu bordera i zdrowego człowieka? Fajne pytanie, gęściutkie. Od zdrowego człowieka, to kochani, zdrowy człowiek ma połączenie ze swoimi uczuciami. Zobaczcie, jak macie połączenie ze swoim czuciem, to cokolwiek się dzieje na zewnątrz i wpuścicie do świata zewnętrznego, przepraszam, wewnętrznego na zasadzie bodziec reakcja, to tu jeszcze jest taka w takich nawet powiedziałabym, mikrosekundach przepuszczone przez umysł, żeby nadać temu znaczenie. Jaki to jest bodziec? Dobra? I teraz zobaczcie, jak bodziec przepływa u zdrowego człowieka, no to gdy jesteśmy uważni, dorośli, no to damy sobie tę sekundę na wygenerowanie odpowiedzi na ten bodziec. Bo gdybyście do mnie powiedzieli, wstydź się, głupie, coś tam robisz, to ja bym to wpuściła do siebie i w tym moim przedsionku myślowym bym wybrała reakcję. Ale trzeba być w uważności. Ok? Co innego, gdyby ktoś zaatakował bezpośrednio, to tutaj nie ma miejsca na analizę, tu jest miejsca tylko na gadzipień mózgu, czyli pięknym za nadobne, okay? Ale tu jest pytanie, czym się różni? Jako została jako takie butne dziecko, czy jako tam mężczyzna butny, że zostaje z raną w rozdarciu, ale fasady
przeciwwstydowej nie wytwarzam. Czujecie różnicę? Zdrowy człowiek nie ma toksycznego wstydu, bo już ma na tyle wysokie poczucie własnej wartości, że nic w sobie nie uznaje za wstydliwe. W tym sensie, czy mam takie włosy, czy taki głos, czy taką sylwetkę, czy takie rzeczy robię, to nie jest to w stanie doprowadzić mnie do toksycznego wstydu. Czyli takiego poziomu zawstydzenia, shaming to się ładnie po angielsku nazywa. I tu polecam, kochani, taki film, znowu nie wiem, HBO albo Netflix, wybaczcie, mam dwie platformy, już nie pamiętam. Tam jest 15 minut wstydu, taki film, taki bardziej reportaż chyba, 15 minut wstydu, między innymi jest historia Moniki Lewińskiej, co z Billem Clintonem. Jak działa shamingowanie na ludzi? Czyli schowaj się, to jest ten zamordyzm. Schowaj się ze swoimi wykładami. Ktoś by mógł shamingować mnie, próbować tak do mnie powiedzieć. Schowaj się ze swoimi wykładami. Teraz, kochani, gdy my w środku mamy poczucie wartości, prawdziwą pewność siebie, to zgadnijcie, czy ktoś taki się schowa. Ale jeśli mamy tam sobie toksyczny wstyd z dzieciństwa, to będzie to tak mocny bodziec, że będziemy chcieli się rzeczywiście schować, bo to będzie nie do zintegrowania. I po tym, kochani, też można poznać, jak reagujemy. Sprawdzajcie sobie, jak reagujecie. Czy jeśli ktoś ci mówi z czym do ludu, czyli taki łagodny wyraz shamingowania, to czy jesteście w stanie tak zareagować, jak ktoś chce, czyli rzeczywiście się schowacie z tym. Bo często już jest tak, że to już jest domniemane, czyli uwewnętrzniony niegdyś w dzieciństwie, a on później ożywa ten toksyczny wstyd, gdy wchodzimy w podobne sytuacje. Ok? Kolejny film Wam poleciłam. Dalej. Agnes, powiedz, czy odpowiedziałam na Twoje pytanie z Face'a, dobra? A coś było jeszcze o tym Face'ie od kogoś innego? Zaraz tam zajrzę. Dziewczyny tam sobie popisały. Dobra, idziemy dalej. Dalej do czego idziemy? Do wykładu. Wstyd, to już mieliśmy, że mamy wstyd wewnętrzny, zewnętrzny. No to zewnętrzny to pochodzący od społeczności, od innych istot z zewnątrz, a wewnętrzny, gdy mamy negatywną samoocenę. To jest właśnie o tym, co mówiliśmy sobie, że gdy mamy już zawstydzający głos uwewnętrzniony, czyli tam przyklei się taki toksyczny wstyd do naszego wewnętrznego krytyka, który w istocie jest naszym sumieniem, tylko opasłym, dlatego już jest krytykiem, a nie takim, który nas nagania na kodeks moralny, to wtedy mamy też negatywną samoocenę, czyli mamy wewnętrzny głos, który nas ciągle neguje. Negatywna samoocena nie wyrasta znikąd. O tym więcej dowiemy się, gdy będziemy rozmawiać o teoriach więzi. Agnieszko, również się do Ciebie uśmiecham. O teoriach więzi, gdy będziemy mówili o tych pakiecikach stworzonych przez Johna Bowlby'ego. Tam też będzie o wartościowaniu siebie, wartościowaniu innych. Tam o tym będzie więcej. Idziemy dalej. Do wywołania wstydu to będzie bardzo ważne a propos narcyzów. Zbyszku, dawaj ten toksyczny wstyd. Chciałeś wykład? Dawaj pytania. Do wywołania wstydu potrzebne jest, aby u danej osoby występowała wyraźnie nieatrakcyjna cecha w połączeniu z samoobwinianiem. Zobaczcie, kochani. Ja pamiętam, kiedyś byłam na takich warsztatach aktorskich, chyba 2017 rok, 2018 jakoś tak, w Krakowie zresztą. Pamiętam, że spotkałam taką dziewczynę, trochę młodszą ode mnie, grałyśmy jakieś scenki. I grałyśmy jakieś takie scenki relacyjne i pamiętam, jak ona wpadła na taki pomysł, żeby dowalić sobie, że ten ktoś, w domyśle mężczyzna, nie chce się z nią umówić, bo ona coś zawaliła. I fakt, że to była scenka grana, improwizowana na warsztatach, ale zastanawiające dla mnie było, że wpadła na ten pomysł, żeby dowalać sobie. Ja byłam wtedy zdumiona. I ona zaczyna grać te scenki i mówi: ty pojebana, ty taka na samą siebie w tej scence. Przez ciebie, znowu cię nie będzie chciał. I to jest właśnie, kochani, to, co przeczytałam przed chwilą, że musi być jakaś nieatrakcyjna cecha w połączeniu z samoobwinianiem.
I to jest, kochani, te zachowania, które na przykład często mają osoby histrioniczne, to też jest spektrum narcyzmu, to obijanie się, biczowanie się i takie bicie po twarzy, czyli gdybyś był lepszy, gdybyś nie miał tej cechy, gdybyś był ładniejszy, tak jak matka chciała, gdybyś był mądrzejszy, zdolniejszy i Bóg za to kara, tak jak Zgredek robił właśnie w Harrym Potterze, nie? Jak Zgredek robił, zły Zgredek, przypalę sobie łapki żelazkiem, czyli takie obwinianie się za jakąś cechę, poprzez którą w domyśle my jesteśmy odrzucani, wyobrażacie sobie? To tak jakby dziecko, nie wiem, jakby dziecko chciało wyplewić siebie, nie wiem, rude włosy, bo przez te rude włosy czuje odrzucenie. Czujecie, jaki to jest stan? Zastanawiające, prawda? A niektóre dziewczyny nawet mogą robić tak, może chłopaki również, ale bardziej mam feedback od dziewczyn, że nienawidzę swojego ciała za to, że odkąd z nim nie jestem, to się tak zapuściłam. Dlaczego jak byłam z nim, a w nawiasie narcyz, z narcyzem, to ja miałam takie ciało bez skazy. Może przez to właśnie mi zostawił. I to jest takie doczepianie się do samego siebie, obwinianie samego siebie, zawstydzanie samego siebie, że to przez to straciliśmy jakąś relację, że nie byliśmy dość. I to już jest jedno z gorszych przypieprzeń się do samego siebie. Zbyszku, nic na to nie poradzę. Wybaczcie, nie umiem tej transmisji tak wrzucić, żeby to się nie cięło. Wybaczcie, raz na 4 lata damy radę. Zbyszek. Dorośli, niedojrzali, potrafią, to było. O, Agnes. A co właściwie trzeba zrobić, żeby zawstydzić narcyza, skoro on ma tą swoją fasadę? Jedynym zawstydzeniem narcyza jest demaskacja. Czyli, jak to się nazywa, kochani, ten proces? Mortyfikacja. Mortyfikacja. Jak zedrzesz maskę, to ten wstyd wylezie, bo on tam siedzi. Ale żeby zawstydzić narcyza, czyli doprowadzić do mortyfikacji, muszą być spełnione warunki, prawda? Jakie mają być spełnione warunki? Musi być nagle, niespodziewanie, musi być w miejscu publicznym i przy ludziach, na których jemu zależy. Czyli najwyższy standard obnażenia. Jak te warunki zachowamy, spróbujcie sobie zaaranżować taką sytuację, że przy jego najważniejszych znajomych, którzy w domyśle są dla niego jakoś autorytetem, ma się tego nie spodziewać i to ma być nagłe, szokujące. Tak jak zerwanie tego plastra woskowego, gdy chcemy sobie zrobić depilację. To wtedy ten wstyd wyjdzie, bo on tam jest, ale tak, to nie ma takiej opcji. Fasady nie zawstydzisz, nie ma takiej opcji, bo w fasadzie nie ma wstydu, jest w ranie narcystycznej, która jest pod fasadą. Czy to, kochani, jest jasne? Dobra, co mamy dalej? Niespełnienie oczekiwań czy negatywne porównanie społeczne są częstymi korelatami wstydu. Niespełnianie oczekiwań, kochani, to wszystko jest, moglibyśmy coś znaleźć dla siebie, ale te wszystkie aspekty, które przeczytałam, i tak dotyczą tylko w większym natężeniu osób narcystycznych. Bo teraz zobaczcie. Niespełnienie oczekiwań. Nie jesteś taki, jak mamusia chce. Nie jesteś taki, jak tatuś sobie ciebie wymyślił. Czyli idealny obraz ciebie zrealizować na wczoraj. Więc niespełnione oczekiwania. No ileś się da spełnić. Ale do końca się tak nie da być skrajnie innym od swojego ja, prawda? Więc mamy, patrzcie, kiedy jest, czujemy się zawstydzeni. I teraz zobaczcie, czy mieliście w swoim życiu jakiś rodzaj takiego zawiedzenia swojego rodzica, bo rodzic miał oczekiwanie, że będziesz jakiś. Nie przyniosłaś piątki, jak twoja koleżanka. Ona przynosi piątki zawsze, a ty raz przyniosłaś czwórkę. No wstydź się, prawda? Czy negatywne porównanie społeczne? Porównanie w ogóle. Jak my bardzo nie lubiliśmy być porównywani, a zwłaszcza już do rodzeństwa, prawda? Że twoja siostra to taka ładna, no jak ty się na mnie udałaś, Aneczko, prawda? No ta nasza, powiedzmy, Malwinka to tak się udała, a ty, no nic z ciebie nie będzie. Przecież dla dziecka to jest cios w serce, prawda? Wszelkie porównywanie. To tak jakbyśmy się bili, czy tulipan ładniejszy, czy róża. Ale człowiek ma umysł i w tym umyśle różne rzeczy przeciwko sobie jest w stanie uknąć, prawda? I znowu mamy przekleństwo i błogosławieństwo i przekleństwo od tej samej rzeczy naraz.
Wstyd jako bolesny mechanizm ograniczający przeżywanie pozytywnych afektów. Czyli zobaczcie, tu mamy cały ten aspekt, że nie idziemy do świata. Za mało istnień w ogóle się wypowiada. Za mało istnień daje swoje hał, prawda? Za mało istnień się wypowiada. Zobaczcie, jak jesteśmy wspólnie na wykładach. Ja bardzo lubię, jak wy macie swoje zdanie. Uwielbiam. I macie pytanie do mnie, też uwielbiam. Ale ja bym sobie nie życzyła, gdyby ktoś miał mieć dokładnie takie samo zdanie jak ja. Bo moje hał, moje ja mówi, ja widzę tak. Ale wasze hał, wasze widzenie powinno być, możemy się spotykać we wspólnych miejscach, też nie mówię, żebyśmy byli ciągle w kontrze, ale chodzi o to, żeby to nasze ja wybrzmiewało wszędzie. Ja tak uważam, ja sądzę, ja mam takie obserwacje, z mojego doświadczenia wynika. Zobaczcie, to od razu się taki szacun rodzi, gdy my swoje ja sadzamy do stołu i mówimy, oto moje ja zabierze głos. W zwykłej wypowiedzi, w zwykłej rozmowie nie potrzeba się bić o rację. Ale to już nasza odpowiedzialność, czy my to ja do stołu posadzimy i powiemy, ono jest równocenne jako i twoje, prawda? Agnes. Kurczę, to co ja wyprawiałam, żeby zawstydzić narcyza, a on mnie wzruszony, spływało jak po łyse i kobyle. No tak, za mały kaliber. Albo mortyfikacja, albo nic. Dobra, co mamy dalej? Wstyd. Wstyd jako bolesny mechanizm ograniczający przeżywanie pozytywnych afektów. Pozytywne afekty, pozytywne emocje, radość, ekscytacja. Jest nam dobrze, realizujemy wszelkiego rodzaju pragnienia. To jeżeli mamy wstyd toksyczny, za bardzo siebie zawstydzamy z różnych powodów, tu i też udział dorosłych oczywiście, to zawsze jest na bazie najpierw dorosłych, znaczących dorosłych, a dopiero później my już jesteśmy zawstydzani i tam gwałceni od wewnątrz tymi uwewnętrznionymi głosami, bo raczej dziecko samo nie wpadnie na pomysł, żeby się zawstydzać i się samego siebie czepiać, gdy do tego ręki nie przyłożą znaczący dorośli. Niedobry jest zamordyzm. I tu podzielę się z Wami taką moją obserwacją na temat narcyzmu, narcyzów wrażliwych. Takich narcyzów wstydzących się, ok? To jest w obrębie narcyza ukrytego, ale powiedziałabym, że to jest taki jeszcze bardziej wyspecjalizowany gatunek, tak jak specjalizacja w specjalizacji, coś w tym rodzaju, że narcyz ukryty niekoniecznie musi być bardzo taki wstydzący się na wierzchu, bo on ma tę fasadę, więc on też ten wstyd ma schowany. Ale jak mamy taki podgatunek narcyza wstydzącego się, to nawet, kochani, z moich obserwacji, zobaczcie, moje ja się teraz wypowiada, z moich obserwacji, więc ja sobie daję przyzwolenie, żeby to ja wybrzmiało, z moich obserwacji, że nawet uroda jest podobna, czy u kobiety, czy u mężczyzny, gdy jest to gatunek, podgatunek narcyza wstydzącego się. Będzie jakiś rodzaj pryszczy, jakiś rodzaj takiego, widać dokładnie, że ciało wyrosło, a twarz jest dziecięca. To jest ta część, którą ja zaobserwowałam w narcyzie ukrytym, z którym ja miałam do czynienia, że jedna część, jeden profil był dojrzałego mężczyzny, atrakcyjnego, ładnego, do którego było lgnięcie, a z drugiej strony drugi profil był takiej bidy, właśnie taki drobny nosek, małe ustka i ten profil takie dosłownie ucieleśnienie takiej biedy. To nawet nie Janko Muzykant, to taka bida, taki właśnie cienki nosek, to jest taki typ urody, że ciało wyrosło, ale jednak jest rodzaj takiego zawstydzonego dziecka i to widać w wyglądzie, zwłaszcza twarzy. Ja akurat miałam doświadczenie, że znam dwie osoby, które mają taką twarz dziecięcą, bardzo wstydzącą się, to jest podtyp narcyzmu wstydzącego się, a z mojego osobistego doświadczenia to jest jeden z profili. I to jest właśnie ten taki rozłam, że ciało opowiada o tym, co się dzieje we wnętrzu. Czyli nie cała twarz była taka jak narcyz wstydzący się, tylko jeden profil. Ja tego profilu bardzo nie lubiłam, ponieważ ten profil był taki obrzydliwy. To jest obrzydliwy profil, bo widzisz, że tu jest coś w rodzaju takiego jak ludzie, którzy pochodzą z kazirodztwa, wyglądają na takich trochę od
chodzących od urody, gdy nie mamy pomieszanej krwi. Mam nadzieję, że wiecie, o czym mowa. Ok? Dobra, kochani, idziemy dalej. Piszcie pytania, proszę. Zdrowy wstyd, toksyczny wstyd. Zdrowy wstyd zostawiamy dla każdego człowieka jako regulator naszego, właściwie odpowiednik naszego sumienia. Jak coś sknociłem, idę, przepraszam, zadośćuczyniam i mam refleksję, że postaram się więcej tego nie zrobić, a nawet jakbym zrobił, to znowu idę, przepraszam, zadośćuczyniam i tak w kółko, bo to nas czyni ludźmi. Natomiast toksyczny wstyd, czyli ilość tego wewnętrznego zamordyzmu, ja bym nazwała, że toksyczny wstyd to taki schowaj się ze swoim istnieniem, my Cię tu nie chcemy. Ok? Coś takiego. I teraz w tym Twoje istnienie mogą być różne aspekty naszego ja. Tam sobie wstawcie wszystko to, z czego byście swoje ja złożyli. Może schowaj się z tym swoim głosem, schowaj się z tym swoim talentem, schowaj się z tymi swoimi włosami, w ogóle z tą swoją płcią się schowaj, z czymkolwiek tam zostaliście w jakiś sposób zawstydzeni, to poziom tego wstydu toksycznego będzie adekwatny do ilości stłumienia naszego prawdziwego ja w obrębie i cech osobowości, wyglądu zewnętrznego, talentu, wszystkiego, co jest przejawem Waszego istnienia, ok? Dobra. Toksyczny wstyd. Będziemy pomału finalizować. Toksyczny wstyd działa destrukcyjnie. To wiemy, bo to jest zamordyzm. Schowaj się, zniknij. Musi działać destrukcyjnie. Staje się częścią osobowości. Kochani, tu warto podkreślić. Narcyzi wiedzą, mają właśnie w tym rdzennym przekonaniu, przekonanie w rdzeniu może tak, że są źli, że są niegodni miłości. Bo środek rany narcystycznej to jest właśnie środek, który krzyczy: nie jestem godny miłości, nie mam prawa kochać. I tu mamy, kochani, cały aspekt tego, że do relacji chcą, ale na pewno nie ze swoim prawdziwym ja. Oni nie wierzą, że mógłbyś, mogłabyś pokochać ich prawdziwe ja. Dlatego jak mamy w tej interakcji, w tej toksycznej parze kogoś, kto tak bardzo lgnie, załóżmy osoba z aspektem zależności, będzie uwielbiała, ubóstwiała narcyza, to mimo, że w jakiś sposób dla jego persony funkcjonalnej jest to łechtu-łechtu i mamy to zasilanie energetyczne, to i tak głębia narcyza mówi: coś musi być z Tobą nie tak, że Ty się we mnie zakochałaś. No matka z ojcem mnie nie kochali, odrzucali, no nie dali mi pozwolenia, żeby tu być. Kim Ty jesteś? Musisz być jednakowo powalona jak ja, skoro lgniesz do mnie. To jest mniej więcej, kochani, ta narracja. Ok? Także niemożność, niewiara w to, może tak, niewiara, że jestem godna miłości i mogę kochać, to jest środek narcystycznej rany. Bo zobaczcie, co mamy ważniejszego od możliwości kochania i bycia kochanym? To jest tak, jakbym się nie mógł rozgościć w świecie. Jakby nie było to dla mnie miejsca. Jakby chciano mnie wywalić poza orbitę. Wyobrażacie sobie takie uczucie? Nie masz prawa tu być? Jakie to musi być bolesne? A w centrum rany narcystycznej jest taka właśnie, takie są uwewnętrznione komunikaty. Jesteś złą osobą. Nie masz prawa być tym, kim rozpychasz się i chcesz być. Już ja Ciebie tak ukształtuję, że będziesz taki, jak ja chcę. I właśnie najgorzej jest, gdy mamy rodziców narcystycznych, bo rodzic narcystyczny ma potrzebę uprzedmiotowić swoje dziecko, żeby było jego przedłużeniem i odrabiać wszystkie te braki, które miał w swojej traumatyzacji, prawda? Więc tam nawet nie ma mowy o traktowaniu jako podmiot, tylko jako przedmiot. Więc całe nasze ja to jest podmiot, jest ktoś, jest jakieś istnienie, ono ma preferencje, ono ma żądzę, ono ma jakieś zdanie, ono ma prawo tu być, dlatego jest każda osoba w relacji z narcyzem jest uprzedmiotawiana, żeby była źródłem dostawy zasobów, ale zapomnij o tym, żebyś tam mógł być sobą. Dlatego narcyzi robią wszystko, żeby nie było żadnych przejawów takich, że ktoś się tam sadzi, że ktoś ma swoje zdanie, że ktoś by coś chciał. Nie. Do relacji z narcyzem idziesz jako, powiedzmy, skrzynka z zasobami. On tych zasobów od Ciebie chce, ale wszelkie przejawy ja nie są mile widziane i za to obrywa się, prawda, w relacjach z osobami narcystycznymi. Pomału już podsumowując, wstyd
Współwystępuje często z poczuciem winy. Współwystępuje. I teraz, kochani, pytanie się rodzi, nie? Dlaczego na przykład osoba psychopatyczna, teraz ja pytanie tutaj formułuję na bieżąco, dlaczego osoba psychopatyczna nie ma poczucia winy? No, ja rzucam pytania, wy odpowiedzcie. Dlaczego osoba psychopatyczna nie czuje winy? A o wstydzie to już w ogóle zapomnieć. Wstyd jawnie mocy. To powiem na końcu. Wstyd, czyli moje ja w niemocy, ja cała w niemocy. I dlatego, kochani, u ofiar, gdy na przykład jesteś ofiarą narcystycznego zawłaszczenia, jest taki rodzaj bronienia się i niemożność przyznania się, tak, byłam ofiarą narcyza. Jak my tego nie lubimy. Jeśli ktoś zbytnio, za szybko, zbyt mówi, no tak, jestem jego ofiarą, to też niedobrze. Ale gdy mamy coś takiego, że ciężko jest nam przyznać, jaki byłem głupi, że dałem się zmanipulować, wciągnąć w toksyczną relację i w całe to zawłaszczenie, to dlatego, że nie chcemy wejść w ten wstyd. Bo dla mnie, kochani, tak naprawdę wstyd to jest informacją o tym, że my jesteśmy totalnie poza naszą mocą. Nie mamy dostępu do naszej mocy. I powiedzcie, i to nie chodzi o to, że wstydź się, bo nie masz mocy. To by było za płytkie. Zobaczcie, że im mniej naszej mocy, im mniej naszego ja, im mniej naszego istnienia, to idziemy w kierunku znikania. A w kierunku znikania pomaga nam wstyd. Ok? Czyli wstyd ma możliwość nas zniknąć, tak bym powiedziała. Wstyd toksyczny ma możliwość nas zniknąć, a przecież zniknięcie to jest po prostu koniec życia. Dlatego my tak bardzo boimy się w ten wstyd wejść. Zbyszek odpowiedział na to pytanie odnośnie psychopaty. Dlaczego psychopata nie czuje poczucia winy? Bo wierzy w to, co robi, jest ok. Bardzo dobra odpowiedź. Nie ma kontaktu z uczuciami, więc nie ma kontaktu z poczuciem winy, ze wstydem i tak dalej. Bardzo dobra odpowiedź. Ania P. Już pomału kończymy, jeszcze 6 minutek. A czy jak zawstydzisz narcyza, to on stanie w tej prawdzie że odwróci się sam do swojego narcyzmu? A, jest zaraz, bo nie ma znaków polskich. A czy jak zawstydzisz narcyza, to on stanie w tej prawdzie, że odwróci się sam od swojego narcyzmu? Tego byśmy sobie życzyli i tego byśmy życzyli osobom narcystycznym. Ale kochani, tam jest tylko jeden kierunek. Jeśli odwróci się od swojego narcyzmu, to ma tylko do wyboru wejść w środek rany narcystycznej. A wiecie, co jest w środku traumy narcyza? Właśnie największy wstyd, zamordyzm jego ja czy jej ja, cała deprecha, cały lęk, środek traumy. To jest zapraszamy na dno piekła. Myślicie, że on tak w te pędy i mówi, dobra, nie ma sprawy, już tam idę, uwielbiam się otaczać toksycznym wstydem. I to jest jeszcze, kochani, do tego 100% regresu. Że ja mały, ja bezsilny, ja upokorzony, ja zależny i ja odarty z prawa do bycia tu. Czy dla Was to byłaby atrakcyjna oferta, żeby tak, o, zrezygnować z obrony narcystycznej i w środek rany skoczyć? No chyba raczej nie. Więc terapia narcyza to bardzo trudny i ważny temat. Czy można uwierzyć, że to lekarstwo na osobowość? Na przykład pani B obnaża N i dzieją się cuda w jego nowym związku. Narcyz staje się wrażliwy i dobry. Cóż to jest za wywód? Czy można uwierzyć, że to lekarstwo na osobowość? Na przykład pani B obnaża N. Pani B, kochani, Aniu, proszę cię, rozkoduj twoje pytanie, dobra? Rozkoduj to pytanie, bo nie wiem, o co konkretnie pytasz, a nie chcę tu snuć jakichś domysłów, dobra? Rozkoduj to pytanie. Napisz konkretnie, o co tobie chodzi. Ja z chęcią się do tego odniosę. Ania P. dodała na temat tego psychopaty. Dlaczego nie czuje poczucia winy? Bo jest poza sobą i wciąż siebie szuka. Czy psychopata tam siebie szuka, to warto się nad tym zastanowić. Na pewno jest poza sobą, w tym sensie, że tam już jest 100% odcięcie od uczuć, jest tylko
chęć wywalenia tej energii kumulowanych i zaprzeczonych emocji. Zbyszek, jak nazwać osobę, co ma nadmierny wstyd? Jak nazwać osobę, co ma nadmierny wstyd? Ja bym powiedziała tak od siebie, nie nazywałabym nijak, nie ma co tam etykietyzować, ale spróbujcie, kochani, widzieć toksyczny wstyd jak coś w rodzaju takiej korelacji, że, tak jak było na fizyce zawsze mieliśmy, że tam ilość czegoś jest wprost proporcjonalna do ilości czegoś, nie? To ja bym powiedziała, że ilość toksycznego wstydu jest wprost proporcjonalna do ilości schowanego naszego ja, okej? Okay? Bo wstyd jest toksyczny wstyd zawsze mówi o jakichś aspektach schowanych naszego ja. Dobra? Tak bym to widziała. Agnes. Ja to mam wrażenie, że mój były narcyz to lubił, jak go wyzywałam, jakby wskazywanie jego ułomności sprawiło mu przyjemność. To nie o to chodzi. Gdyby była rana na wierzchu, to nie byłoby to dla niego przyjemne, bo zobaczcie, w miarę zdrowy ktoś nie jest mu przyjemnie, gdy komuś się tam wytyka ułomności, natomiast jak najpierw masz kontakt z fasadą, to fasada nie jest wrażliwa na jakieś takie wytykanie ułomności. Fasada korzysta z tego, że ktoś stoi i się siepie i czy ty go chwalisz, czy to go ganisz, czy co tam jeszcze napisałaś, czy go tam obrażasz, obnażasz, to i tak fasada mówi, bez znaczenia, energię mi tu, energię, bo jam ci, udawana jam ci nieżywa, to czy ty mnie teraz kochasz, czy nienawidzisz, to ja i tak czerpię z tego energię. To jest energia słowa, energia innej osoby, okej? Okay? I to jest dla fasady, to tak jak czyli dla intruzji narcystycznej, to jest żreć, bez znaczenia, czy to żreć miłe, czy żreć niemiłe, ale to jest żreć, energia. A gdy jest żywy człowiek na wierzchu, to wtedy ten żywy człowiek może zareagować, że jest mu po prostu nieprzyjemnie. Ania P. Konik, ostatnie pytanie. Pani borderline obnaża pana narcyza i czy może się okazać po tym akcie, że kolejny związek narcyza jest inny, jest lepszy? O nie, nie, kochani. Jeśli osoba narcystyczna nawet doświadczy mortyfikacji, to spróbujcie sobie wyobrazić taką katapultę, jak było w Gumisiach, że księciunio wsadzał Toadiego, gdy go wkurwiał na katapultę i zrobił takie i przerzucenie do innej bajki za karę. To jest tak, z dzisiaj, kiedy myśli, że jest król życia, że jest wielkościowy i wszystko mu sprzyja, wrzućcie osobę narcystyczną w środek jej rany, jak do środka piekła. Ok? Więc on jeszcze bardziej zagęści obronę. Jeszcze bardziej zagęści obronę. Wcale nie jest lepszy. Musiałby w tym czasie, kiedy jest zdemaskowany, iść na terapię i nie pozwolić samemu sobie na wzmocnienie, zapętlanie obrony. A zobaczcie, jak my wszyscy reagujemy. Gdy ktoś nam godzi w to, co jeszcze w nas cierpi, to pierwsze, co się w nas budzi, to ego mówi, jeszcze bardziej zacznę się bronić. Właśnie, i to już jest ostatnie zdanie, które dzisiaj powiem na ten temat. Właśnie w terapii to doskonale, kochani, widać, gdy mówię do klienta, teraz będziemy szli w kierunku twojej rany. Teraz będziesz coraz bardziej nagi. Więc jak już sobie uświadomiłeś na terapii, jakie masz mechanizmy obronne i już mamy jakiś rodzaj wypracowanej relacji mojej z tobą, czyli mam na myśli, możesz mi nieco zaufać, idziemy do ciebie gołego. Ty goły, czy ty goła i twoja trauma. Więc pierwsze, co ego mówi, już nie lubię tej pani, ona mi tu teraz grzebie. I gdy ktoś podda się temu lękowi, to już do mnie więcej na terapię nie przyjdzie, czy do jakiegoś innego terapeuty, ponieważ zagęścił obronę. I jeszcze bardziej nie lubi tej pani, która mu o tej ranie przypomniała, dokładnie jak osoba narcystyczna. Ania P. Musi być chociaż odrobinka świadomości dziewczyny i chłopaki, żeby było to obserwowanie. Dobra, tu ja świadomy, ja chcący się wyleczyć i ja cierpiący. Ja świadomy obserwuję swoje cierpienie i wtedy jest możliwość. Dlatego u klinicznych narcyzów nie ma tej świadomości, więc z czym masz dealować na terapii, czy w ogóle do kogo masz to powiedzieć, jak tam jest tylko obrona. No, intruzja mówi, ja tylko chcę przetrwać i żreć. A nie tam jeszcze się może reflektować albo jakieś krzywdy komuś zadośćuczynić. To nie jest oferta dla intruzji narcystycznej.
kochani, bo czym jest intruzja narcystyczna? Czyli ta cała fasada, to fałszywy ja, złożone z ciała biologicznego, część logiczna, która potrzebna jest jak oprogramowanie, tam trzeba myśleć logicznie i cały czas wszystko skanować, żeby wiedzieć, czy coś zagraża, czy nie. I strach wielki przy dupie, czyli cała adrenalina. No i zmierzcie się z takim potworem. Takiemu potworowi jesteście w stanie powiedzieć, słuchaj, gdy zaczniesz sobie współczuć, wejdziesz do swojego toksycznego wstydu i tam siebie ukochasz, to wtedy będziesz jednym z nas. To nie, to tak jakby do aligatora podejść i powiedzieć, wiesz co, tak naprawdę to jesteś kurczaczkiem, słodziutkim kurczaczkiem. Tylko najpierw musisz się przed sobą przyznać, że twoje zębiska to nie twoje zębiska. Agnes, ostatnie pytanie, kochani, bo już półtorej godzinki minęło. Czy to prawda, że narcyz nie jest w stanie zostawić borderline? No nie, to nie jest prawda. No, może zostawić i może nie zostawić. Tu bym tak nie generalizowała. Mogą do siebie wracać, lgną do siebie, magnetyzują, to jasne, bo ona najlepiej go zdemaskuje, a on najbardziej gdzieś tam w czeluściach swojej podświadomości jednak chciałby się wyleczyć, ale to są te podświadome rzeczy, a nie świadome, ok? Więc może też chętnie do niej wracać. No. Dobra, jak korespondujecie między sobą, to ja kończę. Kochani, pięknie Wam dziękuję. Ja sama zaraz posłucham, jak ta audycja się nagrywała, czy ona rzeczywiście jest strawna, czy nie. Wolałabym tego po raz drugi nie gadać i nie nagrywać. Ale dziękuję Wam pięknie za wieczór spędzony wspólnie. W następnej Narcyzolandii zaczniemy już robić sobie podsumowanie na temat spektrum narcyzmu, w takim sensie, że zaczniemy od powstania, jak narcyzm powstaje. Będziemy sobie robili takie cząstkowe informacje godzinne, bo już przesadzam z ilością tego czasu na wykłady, godzinne i tam będziemy sobie w międzyczasie też odpowiadać na pytania. Dobra, bo chciałabym za jakieś parę miesięcy zacząć mówić o zaburzeniach osobowości właśnie tych schizoidalnych i dysocjacyjnych, żebyśmy się trochę w tym kierunku poedukowali. Narcyzm już umie, ma się tutaj ponad 3 lata na kanale, więc niech on się tak to już nie rozsiada. Pięknie dziękuję i dobrej nocki wszystkim. Pa, pa.